Dzień dobry. Dzisiaj ostatnia seria naszych dodatków i elementów, którymi możemy urozmaicić nasz pokój zagadek. Seria dotycząca tak zwanych gadżetów. Gadżetów, ponieważ one urozmaicają nasz pokój zagadek, mogą pokazać fajnie wizualny sposób coś, co chcemy ukryć, czy też mogą przenieść nas do jakiegoś innego zadania, w którym na przykład zechcemy coś zamieścić, co będzie albo wskazówką, albo informacją dla naszych odbiorców. Pierwsze z narzędzi, pierwsza ze stron, które chcę zaproponować, to stronka, dzięki której możemy utworzyć taki plakat Wanted, czyli poszukiwana, poszukiwani. W tym celu musimy wejść na taką stronę mobilefish.com. Linki wszystkie znajdziecie w opisie. No i zobaczcie, tutaj widzicie, możemy stworzyć taki plakat Wanted, poszukiwane, na którym będą pewne informacje zawarte, które są ważne. Co możemy tu robić? Mamy do załadowania nasze zdjęcie, maksymalnie 900 kilobajtów i to jest już podane jaki format. Najlepiej też są podane rozmiary maksymalne, jakie powinny być wykorzystane. Następnie w linijkach 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 wpisujemy swój własny tekst, a 3 i 4 są opcjonalne. Następnie są podane, jakie możemy wykorzystywać symbole i znaki szczególne. Możemy wybrać też tło, tak, jakie mamy mieć i oraz kolor tego tła. Co możemy również zrobić? Możemy też wygenerować obraz w odpowiedniej wielkości. Możemy też zmniejszyć. Możemy też nie chcieć, żeby były te takie linie grube, więc na to też mamy wpływ. No i jeśli chcemy poster wygenerować, to musimy nacisnąć Generate Poster. No to dobra, to ja teraz próbuję szybko utworzyć. Wybierz plik. Wybiorę tutaj jakiś taki plik siebie. Następnie zamiast Wanted napiszę dużymi literami poszukiwana. Teraz w drugiej linii jest napisane za co. Za, poszukiwana za, zabieranie czasu. Tu mamy jeszcze napisane, ile nam zostało, że 19. Teraz tutaj jakiś jest większy opis. Zróbmy ruda zwana Flobo. Właśnie teraz telefon i dwukropek. O, tak. Kwota PLN. No i tutaj damy, że nagroda. Zmieściłam 21, mam znaków, a mogę mieć maksymalnie 20. OK. Spacja też się wlicza. Background chcę zostawić taki, jaki jest. Nie chcę zmieniać, czy taki papier, taki spalony. Tak, taki spalony, czcionka Western. Niech będą też te linie. OK, niech wszystko będzie. Muszę tutaj przepisać ten kod. Duże F, 5 i duże P. Dobra, robię to. No i słuchajcie, mam tutaj na dole Generate, czyli mogę to generować. Proszę bardzo, jeżeli cokolwiek mi wyskoczy na czerwono, to znaczy, że muszę coś poprawić. Albo mam gdzieś za dużo, za mało znaków, albo za duży obraz. No zobacz, jak to fajnie wygląda. Mogę dopisać jeszcze za zabieranie ludziom czasu. Sprawdzę, czy się wygeneruje. No i tak jest. Zobaczcie, super jest. I co ja teraz mogę zrobić? Mogę, tutaj jest takie małe, nie to duże download, słuchajcie, tylko pod tym jest takie małe download file. I ja po prostu jak to nacisnę, to się, słuchajcie, automatycznie załaduje i będzie na moim pulpicie. I potem takie właśnie możecie wstawić na platformę. No to dobrze, to tyle naszego poszukiwanego. Zamykam stronę. Kolejne to będzie, słuchajcie, koło fortuny, można powiedzieć. Takie koło fortuny, które też możemy umieścić. Jeżeli zrobiliście moje pokoje zagadek, to widzieliście, że ja miałam przekierowanie do koła fortuny, w którym były jakieś działania. I wynik trzeba było wpisać, żeby przejść dalej. Tak,
W tym tutaj po prawej stronie pustym okienku właśnie mamy wpisać to, co chcemy wpisać. Moje działania były różne, ale do wszystkich wynik był taki sam. Bo chodziło o to, że obojętnie gdzie się koło zatrzyma, to musi wyjść taki sam wynik, bo to było hasłem, żeby przejść do kolejnego pokoju. Więc teraz też spróbuję zrobić coś takiego, czyli chcę, żeby wynik był ogólnie 15, nie? No to będę miała 12 plus 3. Albo będę miała 21 minus 6. Mogę też mieć 3 razy 5. Mogę też mieć 45 podzielić na 3. Mogę tak mieć. Mogę mieć 34 odjąć. Ciężko mi się myśli. 36 odjąć 21. Jest mi prościej zdecydowanie. Kolejne. 10 dodać 5. O. Mogę też mieć 20 odjąć 5. Ok. Mogę też mieć 42 odjąć 27. 27 dodać 15, 32, 42, ok. No i słuchajcie, całkiem sporo tego jest. Zobaczcie, możemy to sobie przesortować, pomieszać jeszcze raz, ale możemy też dodawać obrazki, słuchajcie, tak? Pamiętajcie o tym, że tutaj, żeby dodać obrazki, musimy mieć te obrazki ściągnięte do siebie na pulpit i je dodajemy. Można też zmienić język, zobaczcie, tutaj zmieniamy, jest polski, zobaczcie, zmieniamy sobie na polski i mamy tutaj wszystko po polsku, nowy, otwórz, zapisz. Mamy też więcej u góry, można sobie poczytać, że to można też połączyć z arkuszem Google'a, różne rzeczy można tutaj zrobić. No i zobaczcie, kręci się i tam, gdzie się zatrzyma, no to ten wynik musi obniżyć, 12 dodać 3, nie? No i teraz o, można teraz to usunąć, a można zamknąć, bo to koło fortuny, słuchajcie, można też wykorzystać do różnych innych rzeczy. No ja, jak chcemy to zapisać, to po prostu klikamy zapisz i on tutaj prosi, żeby się zalogować. Możecie się przez Twitter albo przez Google zalogować, ale możemy również pobrać link do tego koła i wtedy robimy przez udostępnij. To znaczy, że ja to upubliczniam, więc naciskam kontynuuj. I teraz ważne jest teraz, co powinna zrobić osoba korzystająca z tego linku. Mamy dwie opcje. Powinna być w stanie tylko zakręcić kołem. I oto na tym mi zależy, że ma tylko zakręcić kołem i wynik na wpisać gdzieś tam, czy też cokolwiek innego, bo słuchajcie, tu może też na przykład brakować jakiegoś słowa, może być brak jakiejś litery na przykład i tak dalej. Powinny być w stanie zakręcić kołem i edytować własną kopię koła. No to ja nie chcę, żeby właśnie edytowali, zostawiam to, że tylko zakręcić. Robię kontynuuj. No i zobaczcie, że tutaj mam link. I robię sobie Ctrl-C, albo też naciskam to skopiuj, zamknij. No i żeby pokazać Wam, robię Ctrl-V i powinno mi się wyświetlić samo koło. No i zobaczcie, jest. I takie się pokaże, takie będzie przekierowanie, jeśli umieścimy link właśnie gdzieś indziej. I to jest super. I to jest super, jeśli tak nas przekieruje. No dobra. To czyli koło fortuny mamy za sobą. Ja nie mam tutaj utworzonego, jak chcemy stworzyć nowy, za każdym razem naciskamy nowy, zobaczcie, pojawiają się tutaj imiona. Ja nie mam tutaj, słuchajcie, założonego konta, więc tak naprawdę nie wiem do końca, jak to funkcjonuje, ale wiecie co, zrobimy tak, że ja to utworzę. Że ja sobie teraz tutaj zrobię na przykład zrobię sobie jakieś koło, na przykład Essen Trinken, to zrobię sobie z niemieckiego Besuchen Schlafen Tanzen Anziehen Tragen Fahren, Leisen, Sein, Haben. Dobra, mam.
No i teraz słuchajcie, ja chcę zrobić save. No to muszę przez Google. On mnie prosi o wybranie. No to ja wybieram moje konto. Ponieważ ja jestem tu zalogowana, to automatycznie wchodzę. No to sobie zrobię czasowniki. Save. Czasowniki. Save. Mam zapisane jako czasowniki. I teraz zobaczcie, mogę w każdej chwili open i tu będą te czasowniki. I mogę w każdej chwili to otworzyć, bo mogę mieć tego więcej. Czy coś się zmienia w share? Tak naprawdę nic się nie zmienia. Dalej mam to samo. Dalej mogę pobrać link, który gdzieś mogę dalej udostępnić. Mogę kolory zmienić, mogę dać na full screen. Co tu mogę jeszcze dać? Mogę oczywiście do Twittera dodać do tego, co było, czyli no wszystkie te podstawowe rzeczy są. Niestety nie mamy tutaj możliwości, żeby osadzić to na stronie. Niestety nie ma takiej możliwości. Oczywiście możemy sobie, słuchajcie, zmienić na polski. Wtedy będzie wygodniej, wszystko będzie tutaj widoczne. No dobrze. No to tyle. Pokazałam wam, wasza decyzja, czy chcecie to gromadzić, czy nie chcecie to gromadzić. To wszystko zależy od was. Przechodzimy dalej. Dalej mamy puzzle. Do czego mogą nam się puzzle online przydać? No słuchajcie, no na przykład do tego, że rozwiązaniem będzie wpisanie, co jest na obrazku. Albo ten obrazek będzie z jakąś zagadką, albo będzie z jakimś słowem, z jakąś wskazówką i trzeba będzie to ułożyć. Więc to zależy od was, co chcecie zrobić, tak? Jaki macie pomysł? Może być pytanie, jakie to jest zwierzę, tak? I w tym momencie trzeba będzie. I możecie korzystać z gotowców, ale możecie też utworzyć swoje. Jeżeli założymy swoje konto, słuchajcie, to po prostu macie to u siebie. To nie będzie wtedy jednorazowe i gdzieś tam link trzeba zapamiętać. Ja, słuchajcie, mam swoje konto. Dawno z niego, powiem wam szczerze, nie korzystałam. Ale pokażę wam, może ja sobie założę nowe konto, żebyście widzieli, jak to zrobić. Załóż konto. Nazwa użytkownika, to ja zrobię standardowo pani Flobo. Pani Flobo. Mail, to ja teraz zrobię ten mój nowy mail. Jakieś hasło wymyślę. Mam. Muszę potwierdzić hasło. Wiadomo, tu nie wolno się pomylić. Zaznaczamy, że nie jestem robotem. No i słuchajcie, załóż konto. Aha. Mogę użyć tylko litery w username. Aha, czyli że zrobiłam chyba spację. Dobra. Zobaczymy. Załóż konto. Jest, ok. Nie chcę, żeby to zapisywał. Muszę potwierdzić mój mail. Żeby zakończyć rejestrację. Zobaczcie, mam Jigsaw Planet i potwierdzam. No i teraz on mi pokazuje, że powinnam się zalogować. No to dobrze, ja się zaloguję. Mam nadzieję, że pamiętam moje hasło. Okej. Dobra, jest. No to mam, słuchajcie, jestem pani Flobo. No i teraz zobaczcie, w moich puzzlach gromadzę puzzle. Ja jeszcze nic nie mam. Mogę stworzyć też swój puzzle, tak? Zrobię wam, nie wiem, co ja zrobię wam. Nawet nie wiem, test zrobię. Może być publiczny, może być, że każdy, kto ma link i może być prywatny, tak? Jeżeli nie chcecie publiczny, ale jeżeli tworzycie coś fajnego, to róbcie publiczne, bo to też my możemy korzystać też z innych, więc to jest taka ta kultura dzielenia się i korzystania też z zasobów innych, ale jeżeli chcecie, że tylko ten, kto ma link, to zaznaczcie ten, kto ma link, obojętne. Ja zrobię teraz ten, kto ma link, no bo robię testowe. Robię stwórz. No i teraz zobaczcie, muszę wybrać plik, tak? Czyli słuchajcie, to ja tu mam jakiegoś króla. O, no to ja zrobię tego króla. Nazwa niech będzie król. Anuluj. Król.
I teraz zobaczcie, ja mogę tutaj tym suwakiem robić, ile to ma mieć elementów. No to dobra, 20 niech będzie elementów. Mogę sobie też wybrać kształt puzzla. Mogę nacisnąć, że chcę, żeby było obracanie, ale wtedy trzeba się trochę nagimnastykować myszką. I mogę stworzyć też album, na przykład, w którym będę trzymała takie rzeczy. Mogę też dać tagi, czego to dotyczy. I robię stwórz. I moje puzzle zostały stworzone. Mogę zrobić sobie cień, o, a mogę sobie obok też podać obrazek. Że trzeba ułożyć. O, widzicie, to się układa. Polecenie może być na przykład, że ułóż i napisz na przykład, co to za król, tak? Znajdź nazwisko tego władcy na przykład, tak? Więc tu może być różne. No to oczywiście widzicie, że to jest na czas. Tutaj to absolutnie nie pasuje, ale tu pasuje. Widzicie, to można się tak, możecie się pobawić, bo można różne, wiecie, to można też dla młodszych, dla starszych. Ja często robiłam tak, że jak wykorzystywałam też te puzzle, to był ukryty temat lekcji, który później uczniowie musieli przypisać do zeszytu. Albo różne, albo chmura wyrazowa z różnych wyrazów, które najpierw musieli ułożyć, a potem mi to służyło, żeby kolejny jakiś przeprowadzić element lekcji. Już pewnie zauważyliście, że ja to tak lubię, jak wszystko jedno spina się w jakąś jedną całość i tak naprawdę nic nie dzieje się bez powodu. No i zobaczcie, mamy. I to może być zagadka, że na przykład co to za król, wpisz w miejsce hasła, albo tu możecie mieć w ogóle jakąś zagadkę, tylko wcześniej musicie sobie przygotować. Pamiętajcie też, żeby korzystać z zasobów, nie łamiąc praw autorskich, czyli jeszcze raz, tak jak Wam mówiłam w pierwszym merytorycznym filmiku, Pixabay, albo właśnie The Known Project, albo FreePic, albo ewentualnie tworzymy w Canwie coś swojego i potem tutaj wrzucamy. No i tak naprawdę, co teraz możemy z tym zrobić? Ja mogę to udostępnić i zobaczcie, co mogę zrobić. Mogę osadzić, to znaczy, że mogę bezpośrednio dać na stronę i to będzie tak wyglądało na mojej stronie, ale my czasem, żeby tylko przejść gdzieś, potrzebujemy link. Natomiast czasem ten kod u góry będzie dla nas ważny, jeżeli byśmy chcieli gdzieś bezpośrednio na przykład osadzić to ćwiczenie. Albo możemy wziąć bezpośrednio link, zobaczcie, Ctrl-C i ja tutaj teraz wrzucę obok sam link, Ctrl-V. Tak to będzie wyglądało, zobaczcie. Tutaj musimy sobie zamknąć i układać, to akurat moje zostało ułożone, nie? Ale można zrobić od nowa, on znowu się rozłoży i będzie. Więc mamy też, i to wszystko nam się, słuchajcie, zapisuje w moje puzzle. Tak, mogę oczywiście, teraz otwieram moje puzzle i mam w nich właśnie swój test. Mogę tworzyć więcej albumów, tak? Mogę tworzyć więcej albumów, zobaczcie, stwórz album, tutaj jest i mogę tworzyć. Mogę sobie profil wyczyścić, mogę wszystko zrobić. Też mogę się oczywiście wylogować, ja to teraz zrobię. Więc zamykam, puzzle mamy z głowy. No to teraz, słuchajcie, zostało nam tworzenie kart postaci. Jest taka strona Remixem Visual Thinkery. Jak na nią wejdziemy, to mamy różne możliwości tworzenia różnych rzeczy. Możemy tworzyć znaczki, takie kartki pocztowe. Możemy tworzyć takie jakieś dziwne pikselowe obrazki. Co kto woli, takie naklejki możemy też tworzyć. O, takie też narzędzia tutaj mamy. To wszystko można edytować. Natomiast ja i to możecie sobie oczywiście pobuszować tutaj i popatrzeć, co tu jest, bo może to wykorzystacie. Ale ja chciałam się skupić na tutaj tej karcie postaci. Dlaczego? Bo możemy z tej karty postaci zrobić różne postacie. Zobaczcie, tutaj na dole macie też napisane i macie różne przykłady postaci, kto co wymyślił, nie? Józef II Habsburg, cesarz Austrii, reforma oświecenia, zniósł poddaństwo, rozbudowa armii. Ja, jak widzieliście u mnie, zrobiłam o Lewandowskim, tak? I to miało się przydać. Jak to zrobiłam, zaraz Wam pokażę. Jak to działa? No naciskam po prostu na tą twarz i zobaczcie, automatycznie tutaj mam taką strzałkę do góry i stąd mogę pobrać obraz. No to dobra, ja pobieram tego króla. Mam tego króla, mogę sobie, widzicie, go poprzesuwać.
Jakbym chciała pobrać Lewandowskiego, to już Wam pokazuję. Wchodzę sobie na Google, wpisuję Robert Lewandowski. No i wchodzę na grafikę od razu. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie mogę wziąć pierwszego lepszego Lewandowskiego, tylko muszę pamiętać o prawach autorskich. Więc klikam w narzędzia, biorę prawo do użytkowania. Jeśli wykorzystujemy w celach niekomercyjnych, to wybieramy tą przedostatnią, szczególnie jeśli chcemy na przykład zmienić rozmiar, czy nie wiem, w ramkę włożyć, czy coś takiego. I tu mamy na przykład takiego Lewandowskiego. Natomiast jeśli chcemy wykorzystać do celów komercyjnych, no to to drugie od góry. No jak widzimy, ten nasz Lewandowski też jest akurat do dyspozycji. I tak sobie pobieramy i dopiero później dajemy. Ja w ten sposób właśnie tego króla pobrałam. Ten król jest dla mnie fajny, dlatego że ja mogę wykorzystać, że on ma tutaj też cyfrę. I ta cyfra może mi się też przydać jako do spostrzegawczości. Tak jak dla Was też to zadanie o Lewandowskim dla większości było trudne, bo sobie dodawali tylko te... Ludzie drodzy, ja teraz nie umiem z tego wyjść. Dodawali sobie, słuchajcie, tylko te elementy, które były podane tam na dole w tych linijkach, a nie gdzie indziej. No i teraz to też mogę edytować. Na przykład wiek. Słuchajcie, tutaj daję wzrost. Waga. No i nie wiem, co tu mogę dać. Liczba, na przykład żon. O, liczba żon. No i liczba żon damy tutaj, to też mogę edytować, damy 3, nie wiem, strzelam teraz, waga, nie wiem, 72, wzrost 173, wiek, ile tu może mieć lat, 45. No i zobaczcie, to wszystko sobie pozmieniam, ja mogę tutaj powiększyć tego króla, tak, mogę go też pomniejszyć, no mogę tu przesuwać, ja go trochę jednak powiększę. No i słuchajcie, jeśli to jest gotowe. Aha, jeszcze zobaczcie, mogę sobie tu klikać też. O. Zmieniać też ten obraz, co tam chcę. I słuchajcie, mogę to po prostu zapisać. Zapisz jako. Top Trumps się zapisuje karta. No zaraz zobaczymy, jak mi się to zapisało. To wylądowało w pobranych rzeczach. Ja już patrzę, jak to wygląda. W ogóle nie wygląda. Wygląda na to, że się jakoś źle pobrało. Plik. Dobra, mam tutaj. Pobrane rzeczy jest, ja to tak nazwałam. A mi się cały plik pobrał. Dziwne. Dobrze, wiecie co, ja to od razu wyrzucę, żeby mi się tutaj to nie kręciło. Więc jeszcze raz wchodzę tutaj. Bo patrzcie, i rzeczywiście tutaj tyle jest. Wchodzę tutaj i teraz zamykam właśnie tym krzyżykiem, żebym nie miała żadnych tych takich, wiecie, tutaj tego paska. Kolor u góry mogę zmienić, patrzcie, mogę zmienić na jaki chcę kolor pewnie tej ramki i tego napisu tutaj, o, widzicie? Mogę pozmieniać trochę. Zamiast takiego mogę zrobić, o, różowy. Dobra, zostanę przy tym żółtym. Dobra, niech już taki będzie. Więc można się troszkę pobawić. I co teraz mogę zrobić? Powinnam móc to zapisać. Zapisz jakoś. Zaraz sprawdzimy, jak to się zapisuje. Ale to się zapisuje mi cały czas jako strona internetowa. To jest tylko graf. To tak nie chcę. Dobrze, więc nie widzę tutaj, słuchajcie, nie widzę tutaj niestety, żeby się załadować, więc ja bym po prostu zrobiła z tego zrzut ekranu i tyle. Bo jeżeli robię zapisz jako, ja chyba tak ostatnio robiłam, to mi się to zapisuje jako strona internetowa. W momencie, kiedy zaczynam klikać na obraz, to to mi się po prostu robi
do edycji. A ja nie chcę, żeby to było jako strona internetowa. Ja chcę, żeby to było jako obrazek. W związku z tym jest tutaj na dole, mam aparat, save i share. Zobaczcie, jest. I pojawia się download. I w tym momencie mam. Dobra, jest. Zapisało się, jest jako karta. Mogę ją wykorzystać jako plik. I wy też. Więc jeszcze raz, słuchajcie. Tutaj na dole, ja to zamknę. W prawym dolnym rogu na pasku, który normalnie może gdzieś tam być przez nas niezauważalny, jest taki aparacik. Naciskamy na to i zobaczcie, pojawia nam się, że możemy to na Google, na Twitterze, ale możemy też załadować jako obrazek. To mnie zawsze najbardziej interesuje. Jak naciśniecie, to Wam się to pobierze. Super. Dobra, no to wszystko, słuchajcie, tak naprawdę wszystko macie, możecie działać i powoli, powoli już przechodzimy do fizycznie, do stworzenia Waszego pokoju zagadek. Także trzymam kciuki.